I tassi di disoccupazione giovanili sono uno scandalo. Procent bezrobocia młodzieży to skandal, którym trzeba się zająć nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale także, i to nie mniej pilnie, jako chorobą społeczną, skoro naszą młodzież okrada się z nadziei i marnuje się jej wielkie zasoby energii, kreatywności oraz intuicji. Tą refleksją papież podzielił się, przyjmując w Watykanie uczestników Międzynarodowego Kongresu zorganizowanego przez Fundację Centesimus Annus Pro Pontifice. W centrum obrad jest wkład ludzi biznesu w walkę z ubóstwem, ze szczególnym odniesieniem do aktualnego kryzysu uchodźców. Franciszek przypomniał swe niedawne spotkanie z uchodźcami na greckiej wyspie Lesbos. Podkreślił, że wspólnota międzynarodowa winna nie tylko nieść im doraźną pomoc materialną, ale też znaleźć długoterminowe odpowiedzi polityczne, społeczne i gospodarcze na ich problemy. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że wizja ekonomiczna nakierowana tylko na zysk i dobrobyt materialny jest niezdolna, by wnosić pozytywny wkład w globalizację, która by sprzyjała integralnemu rozwojowi ludów świata. Papież wyraził też nadzieję, że obecna konferencja przyczyni się do wypracowania nowych wzorców rozwoju gospodarczego, nastawionych na dobro wspólne i tworzenie nowych miejsc pracy oraz inwestowanie w zasoby ludzkie.